Wiecie co? Zastanawiam się, co dzisiaj nagrać. Mam pomysł. Zapraszam dzisiaj Was na seteczkę. Ale nie taką seteczkę, tylko na linię 100. Ale nie na całkowity przejazd na linii 100, tylko na taki przejazd trasą 100, niepełną, ale takie pogaduchy. Poruszanie parę spraw związanych tutaj z naszą pracą, z moją pracą, no i związaną sprawę z wypadkiem, jaki zdarzył się w Warszawie, autobusu miejskiego, gdzie zginęła jedna osoba i kilkanaście osób zostało rannych i kilka osób zostało przewiezionych w stanie ciężkim do szpitala. Dlatego zapraszam na przejazd pogaduchy. Lecimy z tym koksem. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj, jak ktoś to powie, o kurczę, znów ta setka. Nie znów ta setka, tylko setka. No, takim żartem zaczynałem mój filmik. Dzisiaj troszeczkę nagram przejazd na linii 100 w drugą stronę, ponieważ ostatnio nagrywałem z dworca w kierunku Wasilków Cmentarz. No, a teraz zechcę nagrać w kierunku właśnie Wasilków Cmentarz, dworzec, PKS. Mam awarię tylnych drzwi, a co awarię w sumie stawialiśmy do naprawy już chyba ze dwa albo trzy razy i powiem Wam szczerze, że no nie zostały naprawione. Nie wiem, czy to tylko w naszej spółce, czy w innych tak spółkach jest. Oni twierdzą, że jest wszystko ok, a się okazuje, że to nie chce działać. Drzwi się wolno zamykają i odbijają. Zaraz zobaczę, jak my tutaj z czasem. 17:34, więc zamykamy drzwi i odjeżdżamy. Powiem Wam szczerze, się okropnie mnie troszeczkę bolał ząb. Miałem nagrać wcześniej, ale stwierdziłem, że nie będę nagrywał, jeżeli mnie boli ząbek, więc tabletka od bólu zęba i jakoś przeszło. Trzeba zapinać dentystę i zaleczyć ząbek. No ale dobra, ruszamy z Wasilków Cmentarz, numer przystanku 778. To jest ten słynny nasz Wasilków, gdzie nie postrzelono w szybę, no może rzucono kamieniem, nie wiem, tam dużo było spekulacji i teorii, bo dużo się znalazło na moim kanale ekspertów wiedzy, że to mógł być kamień, to nie był strzał z wiatrówki. Tylko teraz są pistolety te gazowe na małe kuleczki, takie okrągłe, metalowe i właśnie prawdopodobnie z tego zostałem postrzelony. No, ale kończmy tą frazę. Teorii jest bardzo dużo. Opinii na ten temat też było bardzo dużo na moim kanale i pod moimi filmami, więc niech zostanie tak jak było. Mamy dzisiaj 1 lipca 2020 rok. Jeżdżę do godziny 23:00
59. Ktoś tam powie, czemu nie powiem 24, bo na rozkładzie jest zjazd, wyłączenie z linii 23:59. No a w sumie zanim dojadę, zanim zatankuję, to gdzieś będzie 15 po północy. Tutaj przejeżdżałem przez Wasilków taką wąską drogą, tak jak zauważycie. Zerknę tutaj na podgląd, jak mnie to nagrywa. Z tego co widzę, to chyba mój duży nos nagrywa najbardziej. Ale dojechaliśmy do przystanku Wasilków Polno, numer przystanku 771. To nic, muszę się dzisiaj z tymi drzwiami przemęczyć. Już nie pierwszy dzień tak jeździmy, więc trzeba będzie odstawić, tak jak mówię, na warsztat i żeby nam to wreszcie naprawili. Tutaj wyjeżdżając trzeba bardzo uważać z prawej i z lewej. To jest taki wyjazd niezbyt ciekawy. Tylko troszeczkę podjechał, ale jakoś się wyrobiliśmy. Za chwilę skręcimy w ulicę prawdopodobnie Mickiewicza, a znajdujemy się na ulicy Polnej. Będziemy podążali w kierunku Białegostoku. Znajdujemy się na drugiej strefie przejazdowej, więc Tomek nie widzi, jakie są światła, ale jest zielone. Okej, dobra, już teraz dojrzałem, bo przeskoczyło z pomarańczem. Tak stanął Tom, stanąłeś Tomciu, że nie było nic widać. Powiem wam szczerze, że no tak jak w każdym filmie mówię, tak jak teraz ostatnio live'a robiłem. O, pozdrawiam kierowcę z PKS Nowa. Niektórzy jadąc z niektórymi kierowcami się wymijam. Ja zawsze staram się pozdrowić, bo to jest bardzo taki miły gest. No i teraz dużo młodych, w większości tak samo nas pozdrawia, więc to jest bardzo fajne. No ale wracajmy do moich filmów. Tak jak mówiłem, no ostatnio jakoś się naprawdę wypaliłem. Tak jak powtarzam to w każdym filmie, kręcę te filmy, z jednej strony już miałem, mówię, ach, dam spokój w wakacje, ale jakoś tak nachodzi taka melancholia, można tak powiedzieć, albo chęć do nagrania filmu, ale chęć nachodzi taka, że zawsze tak sobie mówię, ach, już bym to skończył, ale z drugiej strony mówię, no na te 1560 subskrypcji plus 64% oglądających, którzy nie zasubskrybowali jeszcze mojego kanału, więc trzeba na nich zagrywać. Ja powiem wam szczerze, u mnie się różne w tej dziedzinie słyszę, po co to robię, ale ja sam wiem, po co to robię. Robię to dla siebie, dla swojej pasji i przyjemności. Chociaż nieraz, tak jak już wcześniej powtarzałem, człowiek się wypala i nie ma chęci do nagrywania. Znajdujemy się w Wasilkowie na ulicy Wasilków Kupiecka, numer przystanku 772, przy urzędzie miejskim w Wasilkowie. Grzejemy dalej, ale już może troszeczkę przyspieszyć, bo patrzę po moim tutaj czasie, że już mam troszeczkę opóźnienia. Tak jak
wcześniej, w wcześniejszych filmach tam mówiłem i powtarzałem, że te rozkłady nieraz są tak zrobione, że no, trzeba jeździć na wariata. Więc jak ktoś ogląda, kto to może planuje nam rozkłady, to niech pomyśli troszeczkę o nas tutaj, o kierowcach, żeby te rozkłady były w miarę z głową zrobione, a nie żebyśmy później musieli jeździć, jak się mówi, na wariata. A później w razie biedy, w razie czego, to się mówi, no, winny jest kierowca. Albo się mówi, dlaczego to zrobiłeś? Mogłeś jechać wolniej, ale jak idziesz wolno, łapiesz opóźnienia. Nikt głowy nie urwie, ale też z tego tytułu są później jakieś niedociągnięcia, zapytania, że inny daje radę, a dlaczego ty się opóźniasz? Ale wiadomo, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Drzwi mi odbiły. O, zamknęły się, lecimy dalej. O drugiej bajku mam kwestii, troszeczkę tutaj opowiem, bo w tym wypadku, co chyba tydzień temu się zdarzył w Warszawie, o tym kierowcy, co prowadzi autobus pod wpływem narkotyków, ale to zaraz ten wątek skończę. To powiem wam szczerze, się w głowie nie mieści. Ale zaraz wrócimy do tego tematu. Poruszę drugi temat, ponieważ okropnie mnie to drażni. Tutaj w naszej pracy, jak pasażerowie potrafią być wścibscy. W kwestii jakiej mówię to wścibscy i głośno mówię, bo wiadomo, że i słyszą, że się interesują ewentualnie nawet tym, co robi kierowca podczas jazdy. I kierują często skargi telefoniczne na kierowców. A to jest bardzo niemiłe i brzydkie ze strony pasażerów. Opowiem o jakim przypadku. Zadzwonił do mnie kolega. Chwileczkę chciałem porozmawiać, nie rozmawiam przez telefon, trzymając w ręku, tylko przez mikrofon, który jest w uchu, słuchawkę można powiedzieć. No i zaczęliśmy rozmawiać na kwestii, w kwestii wypadku tego właśnie w Warszawie. No i tam użyłem słów, nie będę mówił tutaj na kanale, bo zaraz wiadomo, będę zablokowany. Użyłem trzech słów. Ty, to, skojarzycie sobie, o co to chodzi. Jeszcze jedna wysłownictwa, że nie powinien, że to jest człowiek, ten kierowca nieodpowiedzialny, że takie coś, do takiego czegoś doprowadził. No i były dwie miłe pasażerki, które złożyły telefonicznie na mnie skargę, że kierowca, rozmawiając przez telefon, zachowywał się bardzo wulgarnie, używał wulgarnych słów. No i skarga została przyjęta i zobaczymy, co będzie, ponieważ ja będę musiał się stawić do kierownika w sprawie wyjaśnienia tego incydentu. No ale wracając teraz do tego kierowcy w Warszawie, to powiem wam szczerze, że to jest bardzo, to chyba dla mnie chory człowiek, który zażywając narkotyki nie myśli, jakie mogą być konsekwencje. Przecież on przewozi ludzi i czym to grozi? On nie przewozi jakichś tam zwierząt, co i zwierząt przewozący jest żal, ale przewozi ludzi. I dla mnie taki człowiek, który dopuścił się do tego, biorąc narkotyki, amfetaminę i
prowadząc autobus, dopuszczając do wypadku, do tragedii, gdzie jest sporo osób w ciężkim stanie, a jedna osoba zginęła, to już jest dla mnie, powiem krótko, pusty człowiek. Pusty człowiek. I to młody chłopak, 27 lat. Druga kwestia tutaj, która została poruszona, że to kierowca niedoświadczony, że 27 lat. Ja wam powiem szczerze, jestem tego zdania, że wiadomo, każdy robi prawo jazdy i każdy powinien zdobyć gdzieś doświadczenie, obojętnie czy to na autobusie, czy na samochodzie ciężarowym. Gdzieś musi się zatrudnić, musi też zdobyć doświadczenie, żeby dalej podążać do przodu, uzyskując te doświadczenie. Dlatego takie stwierdzenie, że to był kierowca niedoświadczony, że można powiedzieć, nie powinno się takich dopuszczać kierowców do przewozu osób, którzy nie mają doświadczenia, to jest takie dla mnie proste, prostackie słownictwo. No bo wiadomo, każdy musi zdobyć gdzieś doświadczenie. Obojętnie czy to, tak jak mówiłem, w autobusach czy w samochodach ciężarowych. Ale do tego, do czego się dopuścił ten kierowca, to powiem wam szczerze, brak słów. I na tym ten temat zakończę. Minęliśmy właśnie drugą strefę, wjechaliśmy na pierwszą strefę, już jesteśmy w Białymstoku. Na przystanku Wysockiego Silikaty, numer przystanku 568. I podążamy sobie do przodu. Dziękuję za komentarze, za te i dobre, i złe, które tutaj pod filmami piszecie. Dziękuję za nowych subskrybentów, za łapki w górę, ponieważ takie coś to naprawdę motywuje do nagrywania filmów. I nawet jeżeli człowiek już jest wypalony i ma doła i doszczętnie dość nagrywania, to zawsze taka łapka, subskrypcja to człowieka motywuje. Nie mam na kogo robić, więc to robię. Dlatego ci, co nie nagrywają, nie wrzucają vlogu, nie prowadzą tego kanału, to nie wiedzą naprawdę, ile to trzeba wysiłku, czasu, no i poświęcenia, żeby nagrać, obrobić ten film i wrzucić na kanał. O, dobra, troszeczkę się rozgadałem. Zaraz zerknę, ile czasu już tutaj gadam. 16 minut, więc trzeba będzie niedługo zakończyć ten filmik, bo staram się te filmy robić takie do 20 minut, żeby nie przekraczać 20 minut, ponieważ jeżeli się nawet wrzuca dłuższe filmy, to one, wiadomo, jak ktoś ogląda, bardziej nudzą. No i tak podjąłem decyzję, że takie filmy, żeby były do 20 minut na moim kanale. Właśnie dojeżdżamy do przystanku Wysockiego Outlet, numer przystanku 569. Jedziemy prosto. Dobra. Dobrze, no to powiem wam szczerze, nie wiem, czy jeszcze troszeczkę może tutaj nagram z tego przejazdu i później wrzucę na takim troszeczkę szybszym tam timelapse, nawet wypowiedzieć jest ciężko.
kawałek filmu, dlatego będę się z wami żegnał. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie w tych filmach. Oglądacie, że podobają wam się te filmy. Zalany Bagrafur. Co wyjeżdża drugi król? Co nie jest żaden mur? Bo to jedzie drugi król. Drogi król. Drogi król. Drogi król. Drogi król. Nadjeżdża drogi król. Ucieka każdy mu szybszy niż BMW. To właśnie drogi król. Drogi król. Drogi król. Drogi król. Drogi król. Jest tu władcą drogi. Już od 30 lat nikogo się nie boi.